Dziś będzie o psie do zadań specjalnych. Pies przewodnik musi być bystry, szybki i nie może być rozkojarzony. Dziś poznamy, jak pracuje w wielkim mieście. Fokus, stój! Nasz gość, pani Monika Cieniewska i jej pies Fokus. Na razie nie rozmawiamy, jak idziemy, dlatego że Fokusa rozmowa podczas spacerku rozprasza. Tak, rozprasza, może czuć się zdezorientowany, bo nie będzie wiedział, czy wydaje mu komendy, czy rozmawiam z kimś. I w czasie, kiedy my idziemy, wtedy się nie rozmawia. W takim razie w milczeniu pójdziemy do pracy pani Moniki i tam porozmawiamy. Naprzód. Fokus i prowadź na prawo drzwi. Jesteśmy w Polskim Związku Niewidomych. Co tutaj pani robi? Bo to jest pani praca. Tak, tutaj mieści się redakcja miesięcznika społecznego Pochodnia, wydawanego przez Polski Związek Niewidomych, a ja jestem dziennikarzem, zastępcą redaktora naczelnego tego miesięcznika. No i pracuję tutaj jako dziennikarz. A Fokus, jak jesteśmy tutaj na miejscu, to grzecznie siedzi pod biurkiem, ale też pomaga mi poruszać się po całym budynku. Siedzi tak kilka godzin cały czas pod biurkiem, nie nudzi mu się? A no chyba nie. Troszeczkę sobie odpoczywa po trudach pomocy, kiedy przychodzimy tutaj do pracy, no bo wtedy on najwięcej pracuje. Niezły sprinter jest ten Fokus, dlatego że przeszliśmy jakieś 200 metrów i można już dostać zadyszki. Nie no, to trzeba mieć kondycję. Znaczy to jest chyba, no jednak to nie jest typowa rola psa, że ma kogoś prowadzić. On bierze za mnie dużą odpowiedzialność i też chyba nie bez kozery ten napis nie głaskać pies pracuje, no bo nie można go dekoncentrować. On musi być bardzo skupiony. No przecież to jest Warszawa, duże miasto, tu jest bardzo dużo ludzi. Jest, Fokus jak był szkolony, to był szkolony w Pile. I ja panu Przewięcie, który szkoli psy przewodniki dla Polskiego Związku Niewidomych, mówiłam: panie Jurku, ale Fokus będzie pracował w Warszawie, w ogromnym tłumie, ja pracuję w centrum. To pan Jurek chodził z Fokusem na przerwy do szkoły podstawowej, gdzie było bardzo dużo dzieci, żeby właśnie Fokus był przyzwyczajony do dużego hałasu, do ludzi. I do ludzi też. A co się dzieje, jak czasami ktoś jednak złamie ten zakaz i zaczyna go głaskać? Znaczy, ja czasami pozwalam głaskać Fokusa, ale właśnie w takich sytuacjach, kiedy Fokus nie pracuje. Bo ta sytuacja, kiedy on ma opuszczone szorki, oznacza dla psa, że on nie pracuje, nie musi uważać. Ale wtedy, kiedy ja wezmę te szorki do góry, to pies wie, że zaczyna być w innej roli, w roli psa przewodnika. Przyszliśmy sobie na zakupy i okazuje się, że wcale nie ma tutaj takiego wielkiego problemu, dlatego że ma pani takiego asystenta, prawda, zakupowego? Tak. W Warszawie od pewnego czasu mamy możliwość skorzystania w supermarketach z pomocy asystenta. Po pierwsze, że możemy wejść do sklepu, do supermarketu, gdzie jest jedzenie, gdzie jest żywność z psem przewodnikiem, a ponadto otrzymujemy pomoc, wsparcie asystenta, który pomaga nam po prostu zrobić zakupy. O, jest pani asystentka. Możemy sobie pójść. Dzień dobry. Dzień dobry. Idziemy sobie na zakupy. Monika Cieniewska. Tu jest bardzo dużo dźwięków, bardzo dużo rzeczy. Tu jest wszystko kolorowo, nie rozprasza go? No, myślę, że troszeczkę czuję się zdenerwowany, ale to jest grzeczny pies i bardzo dobrze reaguje na moje komendy. Oczywiście, tak jak każde zwierzę, które, no, w tym przypadku pies przewodnik, który pracuje, no, po takim wyjściu staram się też nagradzać pójściem na spacerek, musi trochę odreagować, wtedy biega sobie po ogródku, aportuje.
no, jest czas pracy, jest czas odpoczynku. Jest jeszcze taka sprawa, że wchodzi ustawa. Od czerwca wejdzie nowelizacja ustawy o rehabilitacji i zatrudnieniu. Zostanie dodany jeden artykuł, który będzie mówił, że z psem asystującym, w tym z psem przewodnikiem, można wejść do każdego miejsca użyteczności publicznej, w tym do supermarketu. No i te przepisy... Do szpitali? No, według brzmienia ustawy też. A jak to będzie wyglądało de facto, no to życie nam pokaże.